Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z serii Jubileuszowe Bitwy. W tym odcinku jubilatem, który zagra ze mną swoją 40-tysięczną bitwę, jest Pasionek. Witaj. Siema. W zasadzie dużo ci nie będę pytał, bo mało strasznie spałem i już informowałem właśnie ciebie, kolego Pasionku, że ledwo co żyję, ale wiadomo, jubilat. Nie mogę za bardzo odmawiać, musimy grać, więc niezależnie w jakim stanie jestem, jedziemy do przodu. Dokładnie. Czyli tak, mało pytań, ale to muszę zadać, czyli Pasionek. Wytłumacz widzom, dlaczego się tak nazwałeś w grze. Znaczy to w sumie wyszło z łebka, tak naprawdę gdzieś tam na treningu, będąc ze starszymi, grając w piłkę, któryś tam z seniorów powiedział do mnie, że jestem wypasiony. Jak grałem i no i tak w sumie było pasionek, no i tak zostało w sumie. Cóż, 40 tysięcy bitew, pula jeszcze nie masz, ale na przykład Dedu też nie miał pula do 40 tysięcznej bitwy, czyli wszystko przed tobą. No i chyba tego pula mieć nie będę akurat, to było tyle razy blisko i... Jeżeli chodzi o bitwy, wychodzi na to, że najczęściej grywasz czołgami ciężkimi, no ale zapewne masz jakieś ulubione swoje czołgi, jakbyś mógł powiedzieć właśnie, które czołgi najbardziej lubisz. Na tą chwilę i w sumie wcześniej też, jak był na ósemce, to jest też 49, tak? Bardzo fajny light z haubicą. Teraz, jak już jest na dziewiątkach, więcej HP, także więcej można troszeczkę przyjąć. No chyba najprzyjemniejszy czołg dla mnie w tym momencie do grania. Ewentualnie jeszcze Godzilla, tak, czyli Tedek 10 tieru brytyjski. No, zawsze przyjemnie komuś piznąć za tam cool HP, nie? Ale do jubileuszu wybrałeś E-setkę. Dlaczego no, akurat E-setkę? Bo ostatnie jakieś tam bitwy na F-fale, czy tu też na T-49 jakoś mi nie idzie. Wczoraj na przykład na T-49 na 10 bitew zrobiłem po 300 damage'u, także E-setką dawno nie grałem, może dlatego. Jeszcze jedno pytanie przed bitwą, bo ja teraz nie gram za bardzo w WOTA, w zasadzie malutko, i powiedziałeś mi, że gramy najlepiej dziesiątkami, bo w Plutonie rzuca zawsze na wyższe tiery. Czy naprawdę tak jest? No, teoretycznie grając nawet dwójką w Plutonie, biorąc ósemki, trafić, że będziesz na topie same ósemki bądź 7-6, no to jest rzadki widok. Często rzuca 9-10 tak w górę, nie? No cóż, coś musieli tam spieprzyć z tym matchmakingiem. Okej, okay. Dobra, no to ja wezmę, mógłbym w zasadzie wziąć E-setkę, ale wezmę tak dla różnorodności czołg typ 5 Heavy. I nie tylko dla różnorodności, ale również, bo ty już zrobiłeś misję na T-34M, a ja mam ostatni dzień, czyli 12 żetonów już zebranych i teraz jest 13 żeton. Misja dzisiejsza bardzo prosta, czyli uszkodzić 5 pojazdów, czyli jak wiadomo z haubicy, ogromnej haubicy typa 5 Heavy, po prostu muszę trafić w 5 różne, w 5 różnych czołgów i misję mam zrobioną i mogę też właśnie upieczętować ten twój jubileusz również zakończeniem misji. Dobra, to co, jedziemy z koksem? No jedźmy, jedźmy. Jedźmy. Tutaj nas na topa musi rzucić. No, nie ma innego wyjścia. Dobra, czyli moim celem jest strzelić w 5 różnych czołgów. Do 5 różnych czołgów. No i cóż, mamy tutaj step. Mamy więcej medów, czy mi się wydaje, tak? Nie, tyle samo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz... Nie, więcej medów mamy. To dobrze, czyli może sporo heavików pojedzie w naszą stronę, to będę mógł strzelić w 5 heavików. Będzie coś, może tam postrzelać, są 3 setki, 113. 113 pewnie pojedzie tam gdzieś, gdzie medy, przynajmniej na to liczę. I będzie się można postrzelać z setkami na wieży, zobaczymy. O, sorry. No, luz. Ty patrz, gdzie Maus jedzie. No, znajdź, będzie
jak to mówią, typowa wieżyna wakacyjna także. Dobra, już widzimy. Czyli 6 hewików jedzie w naszą stronę. 113, tak jak mówiłem, jedzie tam z medami. No nie wiem, co te nasze ciężkie na środku będą robić, ale... Dobrze. Wiesz co, obawiam się, że musimy ich wypuścić chyba na nas, tak mi się wydaje przynajmniej. Musimy zaczekać, no. Ten IS-7 chyba nie widzi za bardzo, że mają przewagę. No wiedziałem, i pojedzie do przodu. No chyba nie ogarnie, szybko zdechnie też. No nie, zatrzymał się. No, przestrzał. Ja też gdzieś tam byłem na przejeżdżającego jakiegoś. Wiecie, setka. Nie przebiłem. Dobra, jeden czołg uszkodzony. Oj, coś coraz mniej HP. Drugi czołg. Oj, w skałę. No ja tak samo, nie wiem, czemu się poleciał w ogóle. Przegrywamy 4-0. O, typ 5 heavy już jedzie na nas. Kurde, jeszcze dwa czołgi. Masz PZ-kę tu jeszcze u góry. Strzeliłeś, to co na 400 HP jest. O Jezu, ty. No niestety, jednego czołgu mi brakło. 15-2, proszę cię. No, no cóż. Mogłem zrobić tą misję, cholewcia, ale... Ale tak jest od początku wakacji. No. Dobra, czyli nie udało mi się w czasie twojego jubileuszu zrobić. Ale cóż, widzisz, byliśmy najlepsi, czyli w dwójkę zrobiliśmy najlepsze obrażenia. W zasadzie jeszcze troszeczkę obiekt 907, a tak to jak widać 3 dziesiątki nic nie zrobiły, 0, a
8,9 zrobiło poniżej 1000 obrażeń. Czyli no, trafiliśmy na kiepską drużynę. No, czasami się wydaje, że te nasze, czy nasze, no, ogólnie w teamie jeżdżą 3 razy R do przodu. 40 tysięcy. Żeby misję zrobić, nie wiem. 40-tysięczna bitwa jest. Jest. No. Dobra, no to ja bardzo dziękuję za wspólną bitwę. Ja w sumie też dzięki za poświęcony czas, tak naprawdę, no. No i cóż, zapewne chciałbyś może jeszcze kogoś pozdrowić. Tak jest. Pozdrawiam swój klan, nadwornych pazi tego klanu, no i mojego brata Edisona22, który pewnie jeszcze będzie u ciebie bitwie, na bitwie, pokaż co potrafisz. Tak? Tak, na FAC Experimental. Wysyłał ci bitwę. To czemu jeszcze nie przyszedł? A tam problem ze zdrowiem, zresztą to. Aha, dobra, okej. No to czekam. Na pewno się odezwie, nie? Tak jest, tak jest. To dziękuję wszystkim za uwagę. No jak coś, to wpadajcie. Aha, nie, bo to będzie jutro. No, to nieważne. Trzymajcie się i do zobaczenia. No, pozdrawiam, hej.